Chociaż pan na mnie prowadzi. Chcą cię o to zniszczyć, polski, radowny narodzie.
rozwijają w polskiej ziemi w tej chwili. I nie ma wielkiej armii. Nie można się bronić. Nie pomaga obrugarski sposób na Sejm rozbiorowy z Rejtanem na czele. Tracimy znaczną część Pomorza, Białorusi, Ukrainy i Małopolski. Polski. A jednak znajdują się w kraju oświeceni patrioci, którzy podejmują próby na prawo Rzeczypospolitej w ramach Sejmu Czterolotniego. Hugo Kołłątaj, Stanisław Stasiń, trzymać Polaków nadzieję na przyszłość biskup Ignacy Krasiecki, tęskna kauzała i czemu płaczesz, stary mówił Krzyżyk młody? Masz teraz lepsze w pracy niż w polu wygody. Tyś w niej zrodzą, rzekł stary, przeto ci wybaczę. Ja bym wolny dziś w klatce i dlatego płaczę. Na nic się jednak zdały starania patriarchów Polsy i Rosja dokonają w roku 1793 drugiego rozwoju Polski. Okroiły jej terytorium o Toruń, Gdańsk, Wielkopolskie i Mazowsze. Dwa lata później, w roku 1795, Rzeczypospolita została wygrabiona ostatecznie. Zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Kraju więc nie było, ale naród pozostał. O Polsko, święte Twe imię, po cichu i pokryjomu, z trwogą za siebie i innych, szeptano w ojców i w domach, prawdziwe jakieś nieprawda. Opowiadano o Tobie, mówiono, że jesteś świętą, mówiono, że leżysz w grobie. Ojczyzno moja, na końcu upadła, za morza kiedyś i w sławę i w siłę. To co od morza aż do morza padała, kawałka ziemi nie ma na mogiłę. Stacja niewola na długo przystanął pociąg ojczyzny, choć Polacy nie szczędzili dla niej krwi, cierpień i blizny. Polskie wierzy. A Polskę wierzy.
była otucha. Na krakowskim rynku stawił się Tadeusz Kościuszko, który ogłosił powstańczą walkę o przywrócenie wolności ojczyźnie. Sam jako naczelnik złożył przysięgę na wierność Polsce i narodowi. Niestety nie udało się pokonać wrogów i zaangażowania w walkę całego społeczeństwa. Odwaga Tadeusza Kościuszki, Józefa Werma, szewca Jana Kinińskiego czy chłopa Bartosza Kułackiego rozpalała jednak i wyobraźnię i serca organizatorów następnych zbiorów narodowych. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham Cię, naprawdę kocham Cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Nie przystąpili do oporu, cesarza Francuzów i wygrywa Polskę i walczyli o swoją ojczyznę.
nasza Polska świetna dostanie dzielna, młoda i jednością złączona. O to Cię prosimy, z głębi duszy Panie, ojcowskie wyciągnie na mnie. Odwaga męczu i zaowocowała w jej końcu dotarciem do Stacji Wolności. 11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, a Rzeczpospolita powróciła na mapę Europy. Józef Piłsudski podjął trudne dzieło odbudowy państwowości i Polaków. Polacy znaleźli się we własnym domu. W historii Polski tak się składa, był kiedyś ponad wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił i wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Aby człowiek wiedział, dokąd zmierza, musi wiedzieć, skąd pochodzi. Na bez historii, w błądzie jak człowiek bez pamięci. Sam Ci synu, w literach treść drukowaną obnażę, będę jak księgi otwierał wszystkie wojenne cmentarze. Wszystkie po polach chodziły, aby przeczytać jak ludzie, aby z nich czerpał swe siły, by dalsze i przetrwał szybko. Pokażę Ci rany swoje, głęboko wytwarzam wizję i z nich Cię będę jak lider, uczył imienia ojczyzny. Ojczyzna to także nasz hymn narodowy i pamięć o bohaterach, dla których zapalamy dziś do uznania symboliczny klucz pamięci. Ojczyzna. Zwykłe słowa o tyle znaczy. Ojczyzna, to ja po nim kwiatem i obsypane i mam na chabrym zbożu i jasne śpiewsko wroga. I srebrnouskie fale, łaczańskie i wiślane, skalista węta trzańska i mazowiecka łaka. Ojczyzna, to wsie, miasta, ulice i stadiony, i wszystkie polskie chóry, i wszystkie polskie szkoły, porty i okręty, i morza przejrzelone. To zwykły dzień roboczy, święta dzień wesoły. Ojczyzna to czas dobry, ojczyzna to czas bliski. To miły dom rodzinny i matki oczy jasne. Ojczyzna to jest głowa znajoma od kołyski. Ojczyzna to my sami, to serce nasze własne. My mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętajmy jednak o tym, że przodkom mieliśmy pamięć o ojczyźnie Bożej. Ojczyzno, więc nie wiesz, że ciało, to mi to też nie wie.
Słusznie. Z okazji tego święta życzę wszystkim, żebyśmy zawsze, co roku, mogli to święto świętować, obchodzić. Dlatego, że sami wiecie, jak wygląda życie, jeżeli tej godności braknie. A widzimy to patrząc na naszych kolegów z Ukrainy. I wam życzę, żebyście już za chwilkę mogli to święto obchodzić i cieszyć się z nim tak, jak my tutaj cieszymy się w Polsce. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego.